dokładnie, powiedziałeś chyba to wszystko, co się wydarzyło. Przyjeżdżaliśmy tutaj z nastawieniem zagrania swojej siatkówki, poprawienia oczywiście mankamentów. Też dzisiaj trener dużo rotował, dał szansę naszej ławce. Jak widać, kolejny mecz pokazuje, mamy szeroką ławkę, ma kto grać w razie czego, czy nawet w takiej formie jak dzisiaj, po prostu zmian. To bardzo cieszy. I cóż, skupiamy się już na Nysie w czwartek. Trzeci mecz bez strat seta. Dobrze wchodzicie w sezon, bo to jest różnie. Czasami jakieś drobne zmiany. Takie drobne zmiany powodują, że ona gra inaczej. Już widać, że kręgosłup pewnie nie został przy tym wzmocnieniu i ta gra od pierwszego. Tak, jest stabilna, myślę, że jeszcze mamy rezerwy na pewno, wiemy, co drużyna potrafi grać, ale to też z drugiej strony cieszę, że potrafimy wygrywać te spotkania 3-0. Tak jak mówię, chcemy poprawiać, rozpędzać się z każdym spotkaniem, grać coraz lepiej, też listopada, wiadomo, Liga Mistrzów, super, że udało się to w końcu wszystko załatwić na miejscu, więc będziemy grali przed swoją fantastyczną publicznością, nie możemy się doczekać. Ja tu miałem przyjemność pierwszy raz grać i super hala, ekstra atmosfera na tym spotkaniu. Dziękujemy też naszym kibicom za przyjazd. Nic tylko grać przy pełnych trybunach, to zawsze przyjemność. Janku, to był wasz najłatwiejszy mecz z tych wszystkich dotychczasowych trzech, które rozgrywaliście? Czy najłatwiejszy? Nie wiem. My się naprawdę skupiamy na tym, żeby poprawiać swoją grę. Nie skupiamy się, czy dany set, mecz był łatwiejszy, trudniejszy. Myślę, że troszeczkę mieliśmy szansę porotować to, co trener właśnie robił w trakcie spotkania, czy na krótszy dystans, podwójna zmiana, czy w pełniejszym wymiarze czasu. Cieszy wygrana za 3 punkty w stosunku 3-0, ale tak jak mówię, czy najłatwiejszy? Myślę, że zagrany pod nasze dyktando i to cieszy. Po pierwszym meczu na pewno w wykonaniu MKS-u trener i w ogóle na analizie wideo pewnie mocno zwraca uwagę na Brandona Kopersa, którego dzisiaj praktycznie wyłączyliście od samego początku spotkania. To znaczy, czy wyjątkowo, na pewno uczulał nas, że będzie zagrał dobre spotkanie przeciwko Katowicom w pierwszej kolejce. Dzisiaj grali u siebie w domu, na pewno chcieli otworzyć ten sezon u siebie z jak najwyższego C, więc byliśmy bardzo skupieni. Myślę, że to po nas było widać, żeby narzucić od razu swój styl gry, nie czekać na to, co zrobi MKS, tylko po prostu narzucić styl i prowadzić to spotkanie. Powiedziałeś też o publiczności w swoich hali. Jak dużo daje wam to, że Ligę Mistrzów będziecie rozgrywać u siebie w Warszawie? No myślę, że każdy zespół chcielibyśmy grać u siebie i to jest załatwione, więc fajnie. Przyjdzie na pewno multum ludzi, pokazał to chociażby mecz z Aksą, gdzie przyszły praktycznie pełne trybuny z dostawkami na Torwarze, więc ekstra. Mam nadzieję, że tak samo będzie na Lidze Mistrzów, a my postaramy się odpłacić wszystkim kibicom dobrą grą. Jeszcze jedno pytanie, wasz trener przed wczorajszym meczem powiedział, że wy chcecie być lepsi z meczu na mecz. Czy ten mecz pokazał, że idziecie w tym kierunku? Myślę, że tak. Tak jak mówię, powtórzę się jeszcze raz. Cieszę się bardzo, że mogliśmy dzisiaj też porotować, że pozwalał na to przebieg meczu i każdy z chłopaków, który dzisiaj wszedł, myślę, że zagrał naprawdę fajnie. To cieszy, bo też jest naprawdę ważne, żeby jak największa liczba zawodników mogła utrzymywać rytm. Bo wiadomo, że na pewno będą momenty w sezonie, gdzie będą mecze gorsze, czy ktoś będzie miał gorszą dyspozycję dnia i wtedy ważne jest to, żeby był w stanie wejść kolega z drużyny i zastąpić. I myślę, że mamy taki zespół, że każdy jest w stanie to zrobić. W sobotę Kinga Drabek wygrała Super Puchar Polski. To też kolejny powód do zadowolenia? Jasne, że tak. Kochanie, gratuluję ci jeszcze raz Super Pucharu. Wiadomo, zawsze każdy trofeum cieszy, więc jak się uda gdzieś tam spotkać, to będziemy świętować.